Witam serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Wspomnień Czar. Chciałem Wam przedstawić fontannę o nazwie Color Mount Etna od firmy Superpower. I tak, to jest, nie wiem czy złapie ostrość, to jest klasa druga, kod P3203. Fontanny niestety nie posiadają certyfikatu CE, także właśnie stąd znajduje się w moim cyklu. Tutaj mamy cztery takie fontanny. Cztery fontanny, może otworzę Wam. Jednej już nie mam, to była fontanna o nazwie Yellow Mount Etna. No, tutaj została już przez mnie wypalona. Także tak to się prezentuje, taka fontanna. Tutaj oczywiście coś tam pisze, tak, kod i tak dalej, jak należy to odpalać. Niestety na opakowaniu nie ma informacji co do zawartości mieszanki, także nie powiem Wam. Taka mała fontanna. To jest Red Mount Etna, Green Mount Etna i Blue Mount Etna i jeszcze, jak mówię, było Yellow Mount Etna. To one posiadają taką tutaj crackling, tak? Posiadają crackling, z tego co tutaj można przeczytać, te efekty. Na przykład, nie złapię Wam ostrości tutaj, niestety mój sprzęt, ale powiem Wam, że na przykład Red Flame plus Green Crackling, tak? Czyli czerwony płomień i zielony crackling. Na przykład jedna ma tutaj taki efekt, czyli ta na przykład, tak? Także idziemy z testem, zobaczymy jak to się będzie prezentować, te fontanny. Powiem Wam, że kupiłem je w promocji za około 4 zł. Na sklepie Superpower. Także lecimy z testem. Jeżeli Wam się filmik spodobał, udostępniajcie go, lajkujcie, komentujcie, żeby zwiększyć mój zasięg odbioru kanału. No to do strzelania. Ok, a teraz Color Mount Etna od Superpower i jedziemy z zieloną, a później dwie na raz podpalimy. Pierwsza zielona. Fajnie. Fajny efekt. Jak za złotówkę. Dobra, a teraz dwie na raz. Niebieska i czerwona. O, jedna fail. Nie poszła. Nie? Naprawdę fajne, jak za 4 zł, polecam Wam to kupić. Już posiadają certyfikat, z tego co widziałem, także naprawdę za 4 zł serdecznie Wam polecam. Trzymajcie się, na razie.